No dawajcie, kochani, na szybkość. No dobra, no to co zawiodło? No co zawiodło? No generalnie nie, tak jak już sobie wcześniej powiedziałem, że nie będę się na pewno tłumaczył, także nic nie powiem na ten temat, co zawiodło, co mogłem zrobić inaczej. Po prostu przegrałem. De Vries był tego wieczoru lepszy. No jest szacun dla niego. Ja się spełniłem jako właśnie wojownik, że się nie poddałem mimo tego kryzysu. Także no jestem z siebie zadowolony. No i zarazem zadowolony z jednej strony, ale z drugiej strony też jestem zły, no bo po prostu nie zrealizowałem swojego gameplanu. No i tylko tyle mam do powiedzenia. Zatrzymujesz się w wadze ciężkiej, próbujesz jeszcze, czy... Znaczy, no to jest kwestia czasu, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Przede wszystkim no chciałbym powiedzieć, że dziękuję wszystkim kibicom za to, że byli ze mną przed tą walką. Mam nadzieję, że też będą ze mną no, po tej walce. No, z tego co widzę w ogóle no, te opinie, no i nawet jak już szedłem do szatni, no to dużo ludzi tak gdzieś tam klaskało i wołali, że są ze mną, także no, dziękuję wam za to. No bo tak naprawdę no, to robimy tylko i wyłącznie dla was. No jest to sport. Jeden musi wygrać, jeden musi przegrać. No około, no nie wiem, chyba z 8 czy 9 walk miałem pod rząd wygranych. Dzisiaj niestety przegrałem. No taki jest sport. Także no, ja się nie łamię, no i po prostu dzisiaj był De Vries lepszy. I szacun dla niego. W tej piątej rundzie było jednak blisko. No było blisko. Najbardziej będę żałował właśnie tej piątej rundy, że było blisko, już go, że tak powiem, miałem na widelcu, ale zabrakło jakiegoś tam jeszcze ciosu. No, jestem troszeczkę zły właśnie na to, nie? No, ale no co? Takie jest życie, idziemy do przodu. W takim razie jaki był plan? Marku Team! O, widać, że kibice są ze mną. W takim razie, jaki był plan na walkę z De Vriesem? No, no taki był plan, żeby tak nie dostać w dziurę, jak ja dostałem. No po prostu, no nie będę się tłumaczył. Był plan taki, żeby wygrać i tyle, nie? Chciałbym to tak zakończyć. No, w takim razie, jak teraz plany? No zobaczymy. Dzisiaj chcę być tak jak wy wszyscy, tak jak normalni ludzie. Chcę iść i sobie fajnie spędzić czas, a nie ciągle na sali treningowej i gdzieś tam myśląc o walce. W takim razie na koniec, czy możesz nam obiecać, że mistrz wróci? No oczywiście, no to jest tylko wypadek przy pracy. Niejednokrotnie miałem w karierze jakieś ciężkie momenty. Ja jestem, no jak widzicie, no, mnie ciężko złamać. Tak naprawdę, no, gdyby nie te siniaki, no to dla mnie się nic nie stało. Ciężko mnie złamać psychicznie, jestem twardy i po prostu no, to była tylko dla mnie i wyłącznie lekcja. Myślę, że ta walka więcej mi dała niż 5 wygranych z rzędu. Także, no, także była to lekcja, z której na pewno wyciągnę wnioski. No i co, no i lecimy dalej, nie? Nie ma co się mazać, nie? Dziękujemy. Troszeczkę mi leci krew, przepraszam was kibice za to, no ale no co. Lecimy dalej, nie marzymy się. Pozdro, Narkun Team. Narkun Team! Narkun Team!